Nie wiem, czy też tak masz, ale ja jak chciałem 3 lata temu pójść pierwszy raz na siłownię, to nie martwiłem się, że nie będę umiał zrobić ćwiczeń i że nie mam stroju, bo to jest do ogarnięcia. No, może nie do końca. Ale bałem się tam pójść, bo nie chciałem, aby inni mnie oceniali i śmiali się ze mnie. Bo to było moje wyobrażenie siłowni w głowie i przecież każdy się wyśmiewa z młodszych, którzy ćwiczą, co nie? Tak mówiła mi moja głowa i koniec końców wyszło, że totalnie mnie nie wspierała. Zresztą nie tylko w tej sytuacji tak jest, ale również czasem nie wiadomo, dlaczego nie wierzę w swoje projekty, które robię, lub coś nie pójdzie po mojej myśli. Więc wtedy zadałem sobie pytanie, dlaczego tak jest i co ja mogę z tym zrobić? Oto 5 rzeczy, które tobie też mogą pomóc w takich dniach zwątpienia i po prostu niewierzenia w siebie. 1. Zdanie sobie sprawy, że nikogo nie obchodzę. W przeciągu dnia widujemy dziesiątki osób, których nie znamy i nigdy nie zapamiętamy. Chcesz pójść na zajęcia boksu albo tańca, ale wiesz, że nigdy nie uprawiałeś tego sportu i wstydzisz się pokazać przy innych, którzy boksują się albo tańczą od dziecka, bo źle cię ocenią i będą wytykać cię palcem. No prawda może jest i przykra, ale prawdziwa. Nikogo to nie obchodzi. Przypuśćmy, że jesteś tym pakerem na siłce, który robi sobie bicki. O, ale fajny bicki, robię sobie bicki, wow. Widzę jakiegoś młodszego szczyla, który próbuje podnieść pustą sztangę i w dodatku się jeszcze nagrywa. No spoko. Pewnie potem zobaczy, co zrobi źle, albo doda se na Insta. O, wolna ława, idę se po handle. To jest najlepszy dialog, jaki powiedziałem, ale nawet jeżeli przez chwilę ta osoba pomyśli sobie o tobie, to potem i tak wraca do swojego rozumowania, bo tak samo jak ty teraz zastanawiasz się, czy ktoś na ciebie patrzy, to myślisz właśnie o sobie. Ta osoba też kiedyś zaczynała i doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak to jest być na twoim miejscu. A w ogóle to nikt totalnie nie musi wiedzieć, że jesteś tu pierwszy raz, bo w zasadzie jak ktoś ma się tego dowiedzieć? No właśnie. 2. Tak naprawdę trzeba zacząć działać. Fajne ćwiczenie podrzuciła mi moja dziewczyna kilka dni temu, jak borykałem się z tym, że ciężko mi było nagrać ten film. Wyobraź sobie, że jesteś tą osobą, którą się wzorujesz w robieniu filmów. Co robisz w danym momencie? Musisz wziąć kamerę, ustawić ją na statywie, włączyć nagrywanie i gadać. Tyle dzieli cię od nagrania tego filmu. I jak mi to powiedziała, to miałem takie wow. Nie tylko jest piękna i inteligentna i nie zmusiła mnie, żebym dodał to do tego filmu, ale serio jest to łatwe. Wiadomo, że trzeba wcześniej wymyślić scenariusz, naszykować sprzęt, ale da się z tych wszystkich czynności stworzyć listę i po prostu to zrobić. Ale dlaczego zarówno ja, jak i ty tego nie robimy? No bo najbardziej przeszkadzają właśnie te negatywne emocje, które blokują te działanie i mówią, że jesteś niewystarczająco dobry, że i tak ci się nie udało osiągnąć sukcesu, że po co to robisz? To, co ci polecam, co mi bardzo pomaga, to podejście udowodnienia tym myślom właśnie, że jednak możesz to zrobić i że to wyjdzie. Tak samo miałem z grupą taneczną, do której należy już niecałe 2 lata. Chciałem udowodnić samemu sobie, że wyjdę z tej strefy komfortu i mimo wszystko od zera nauczyć się tańczyć i wystąpić przed wielką publicznością. I tak się stało. Ale te negatywne myśli po prostu zastępowałem działaniem. Jeżeli zrobiłem sobie jeden trening, drugi, trzeci, czwarty, to z treningu na trening czułem coraz większą siłę po prostu w sobie, że mogę to robić i że umiem to robić. Krok po kroku. Nie od razu Rzym zbudowano, czy jakoś tak. Idąc na siłkę, nie musisz umieć wszystkich ćwiczeń i znać każdej maszyny i robić 2 godziny treningu dziennie. Najfajniejszą rzeczą, jaką możesz zrobić, jest pójście, zrobienie tylko jednego ćwiczenia. Nic więcej. Wtedy zapoznasz się z tym miejscem i zobaczysz, jak to wygląda i następny raz będzie zdecydowanie łatwiejszy. Chcesz zacząć pisać książkę? Napisz 5 zdań. A po 5 napisz 6. Potem 7. Kolejnego dnia kolejne 5. Już będziesz mieć całą stronę. Krok po kroku, spokojnie. Fajnym patentem jest też ustawienie sobie stopera na tylko 5 minut i te 5 minut na maksa, na 1500% poświęcić na skupienie się na tym, co chcesz zrobić i nic więcej. Najgorsze jest właśnie zaczęcie robienia tego, a potem to już pójdzie z górki. 4. Jeżeli już to zrobisz, to bądź z siebie ogromnie dumny. Bądź dumny, że wykonałeś ten pierwszy krok, że podjąłeś tą decyzję, że faktycznie to zrobiłeś. Nikt za ciebie tego nie zrobił, to ty. Wiedz, że masz tą siłę, żeby tego dokonać. Przypomnij sobie teraz coś, z czego jesteś ogromnie dumny, coś, co zrobiłeś mimo tego, że obawiałeś się. Ja w czasie, gdy tworzę ten film, też się z tym borykam, ale wiedząc te wszystkie rzeczy i wyzwania, jakie udało mi się dokonać przez ostatnie lata, wiem, że to, z czym teraz walczę, jest tak naprawdę chochlikiem w głowie, którego wszyscy mamy, który przez działanie zamyka się i nie ma nic do gadania. Pamiętaj, że liczy się progres i warto też monitorować każdy sukces, bo wtedy będziesz widzieć, jak daleko już jesteś. I że zrobiłeś te 5 kroków, to i zrobisz i 6. 5. Najważniejsze. Fun.
nie zapomnij o tym. Cel, okej, jest ważny, bo będziesz mieć przeczytaną książkę, zrobiony fajny film, albo zrobioną fajną sesję zdjęciową. Ale to na drodze do tego celu spędzisz najwięcej czasu i fajnie byłoby się cieszyć z tego i czerpać przyjemność z tego, co robisz. Super. Najczęściej wrogami fanu jest po prostu głowa, albo spięcie czasowe, albo negatywne myśli. I daj sobie czas na to, bo on i tak minie i pozwól sobie na tą porażkę, którą kojarzymy z czymś negatywnym, a tak naprawdę może być ogromną lekcją i pomocą, która właśnie ma doprowadzić cię do tego obranego celu. I pamiętaj jedno, jesteś super wartościową osobą, działaj ze swoimi projektami i nie poddawaj się, bo po prostu jeżeli masz takie marzenie, to ciśnij. Ja po jakichś 3 miesiącach wreszcie nagrałem ten film, który teraz widzisz, z milionem po prostu myśli w głowie, ale wreszcie to mam. I nawet jeżeli będzie 50 wyświetleń, ja się super z tego cieszę i trzymajcie się do następnego.